I am Polygroid and you are learning at Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. Nie zdążę. Zawsze dostarczam na czas. Hola, hola. Przesyłka była za pobraniem. Musi pani zapłacić. Tylko, że ja nie mam gotówki. To co pani proponuje? Ta przesyłka jest ponadwymiarowa. To jest fake. Że się tak drze? To też. To wszystko fake. Wszystko. Porno zawsze kończy się orgazmem. Dlaczego? Skąd ty ją wzięłaś w ogóle? Złomży. Bo to jara facetów. Takie porno jest dla facetów. Facetów jara. Jak laska drze się jak zarzynana świnia? Nie wszystkich. Ty się nie wypowiadaj, bo czuję, że bzykasz się pod kołdrą. I przy zgaszonym świetle. A może one się tak drą? Bo ci faceci mają takie wielkie członki. Członek to może być kółka wędkarskiego. Oni mają kutasy. I fakt, są wielkie. Przez to ci sami kolesie, którzy się jarają tym, że te panny tak wyją, sami mają kompleksy, że mają za małe. No to już nie rozumiem. Mają być duże czy nie? Żeby był ten orgazm. Chodźcie. Przejdziemy się. Kogoś to naprawdę kręci? Mnie nie kręci. Ja bym wolała coś bardziej. Co bardziej? To ma kręcić facetów, a nie laski. Ja tu zaczekam. Popkultura kobiecy orgazm. Albo wynaturza, albo pomija. Bo to nie jest taka prosta sprawa. Czyli wielkość urządzenia nie ma dla orgazmu znaczenia. Ja zawsze myślałam, że muszą być długie. Albo grube. Czy coś. Oj, maleńki. Ekspertem nie jestem. Ale panie najczęściej wybierają coś pomiędzy. Chociaż precyzyjnej statystyki nie prowadzę. W czym mogę pomóc? Oj, maleńki, całujemy się. To, że to sex shop, nie znaczy, że można pod nim wyhaczyć klientów. Że co? Że ja? Żartuję. Wchodzisz? Nie. Ja tylko z koleżanką. Czekam na nią. Nie ma na co czekać, księżniczko. Trzeba żyć. Otworzysz mi? Wcale nie wyglądają jak, no jak, anatomiczne odpowiedniki. Jak penisy? Najwyraźniej penis, ten biologiczny, nie jest wcale najlepszą bryłą do zadowalania kobiety. Aha. Penis jest bardziej do prokreacji. Ewentualna przyjemność kobiety to jakby skutek uboczny. Tak czytałem. Czy któryś szczególnie panie zainteresował? Mnie wszystkie. Pod względem naukowym oczywiście. Oczywiście. Koleżanka jest nowa w temacie. Potrzebujemy czegoś uniwersalnego. Bez szaleństw i zbędnej ekstrawagancji. Panie najczęściej pytają o to. Świetnie. Dalej sobie poradzisz. Ja muszę lecieć do Krynickiego. Pa. Czyli zapakować? Tak, poproszę. Kartą, bezdotykowo. Potrzebujemy trochę sprzętu. A przede wszystkim ciebie. Chodzi o to, żeby to, to i to razem połączyć. Żeby działało. A do czego te pomiary? Obiekt będzie się zaspokajał, używając tego. A ja będę rejestrowała odczyt. Na komputerze. Widzę, że to na poważnie. No a jak? Rozumiem, że obiektem badań będziesz ty? Nie możesz mnie zostawić w takim momencie. Nie będę się masturbować dla żartu. Nie dla żartu, tylko dla badań i dla mnie. Dla ciebie? A pomyślałaś w ogóle o mnie? Nie możesz sama tego zrobić? Ja się do tego nie nadaję. Każda kobieta się nadaje. Ja jestem niereferencyjna. Przestań. Przecież jestem dziewicą. I co z tego? Nie każdy ma chłopaka od 16 roku życia. Niektórzy zajmują się innymi rzeczami. Nie jesteś ode mnie lepsza. Czy ja coś takiego powiedziałam? Ja, lepsza?
Mam 23 lata i nigdy tego nie robiłam. Bez ciebie sobie nie poradzę. To po co się tym zajmujesz? Bo chcę się o tym czegoś dowiedzieć. Poza tym to jest bardzo ważne. Dla mnie, dla ciebie i dla kobiet w ogóle. Czy ciebie orgazm i seks nie interesują? Małżeństwo z tego zwalnia? Będę ci pomagać. Ale do swoich badań znajdź kogoś innego. Dobra. A ty to kto? Ja? Ja tylko pomagam Natalii czasami. Jesteśmy kolegami z roku. Wszyscy macie takie oryginalne pomysły na roku? W sensie? No, pomiary stosunku seksualnego. I orgazmu. Ja pracuję nad żelem. Żelem? Tak. Chcę uzyskać żel, którego cząsteczki będą reagowały z falami Bluetooth i zmieniały kolory. Fajne. Opowiedz. No wiesz, chcę uzyskać mieszankę zjonizowanych cząsteczek, które pod wpływem delikatnego impulsu wysłanego zdalnie będą reagowały zmianą barwy. Sprytne. Sam bym chętnie spróbował takiego żelu. Ale ty jesteś łysy. Nie wszędzie, cwaniaczku. Nie wszędzie. Może mógłbym jakoś pomóc? Spotkalibyśmy się na spokojnie i pogadamy w temacie. Ja. Tylko że wszystko jest na razie w fazie testów. Życie to nieustająca faza testów. Mój drogi. To co robimy? Co to ma być? Ja tylko. Twój kolega mi pomaga. A mnie się wydaje, że kolega już wychodzi. Tak, wychodzi. Szkoda. Miły chłopak. Mamy uzgodniony obiekt badań. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Potrzebuję wpisu w systemie, że robię u pana dyplom. Doskonale. A jaki? Bo pani nie kojarzę. Pracuję z Natalią. Taka mała, dziwna. Wiem. Ale myślałem, że ona zawsze działa sama. Nie tym razem. Tym razem potrzebuje mnie. Aha. Może to jej dobrze zrobi. Ale jak chcecie to wszystko algorytmizować? No. Nie, bo trochę o tym myślę. I nie wiem, jak się za to zabrać. Za seks? Mogę pomóc. Lepiej się na korytarzu rozmawia. Na takie tematy. Ale spokojnie, nie jest pan w moim typie. Jaki macie plan? Sam koncept to za mało, żeby u mnie zdać. Jak to ma wyglądać w formie cyfrowej? To ma być rodzaj poradnika? Rodzaj profilowania. Z uwzględnieniem osobistych preferencji? No, będziemy sprawdzały. Wszystko od początku. Od początku? No tak, Natalia właśnie to robi. Ona jest od technologii. A ty od czego jesteś? Od zadań praktycznych. Słuchaj, jeśli myślisz, że znalazłaś frajerkę, na której plecach dowieziesz się do dyplomu, to się mylisz. Taki rodzaj pracy nie jest w moim typie. Co tam? Jasne, już lecę. Przepraszam, ale Natalia mnie potrzebuje. Muszę iść, bo bez mnie nie da rady. Że co mam niby zrobić? No, kupiłyśmy dildo. I ktoś je musi sprawdzić. To dildo jest dla ciebie. Ty jesteś od zadań praktycznych, tak? A Paulina? Paulina ma okres. To czysta fizjologia, tak o tym pomyśl. Dobra. Ale ten ork stąd wychodzi. Zresztą wszyscy wypad. I jeśli mamy się rzeczywiście bawić, to ja mam swoje zabawki. W czym twój jest lepszy od mojego? Nie wiem. Lubię swój. A nie możesz tego zrobić moim? Każdy lubi co innego. Nie możesz tego ode mnie wymagać. Tak jak nie możesz komuś po prostu powiedzieć, żeby się masturbował w imię nauki. A jak to inaczej powiedzieć? No w sumie. Robię to tylko dla ciebie. Nieprawda, robisz to dla zaliczenia. Dobra. Ja zacznę. Ale ty będziesz druga. Co? No, ty będziesz patrzeć, jak robię sobie dobrze.
To ja chcę patrzeć na ciebie. Ja nie będę patrzeć. Bo ja będę w drugim pokoju. A ty? Ja będę w domu. Ty będziesz patrzeć. Jak robię sobie dobrze. Ja chcę patrzeć na ciebie. Co jest? Co się stało? Ja nie dam rady. Nie mogę po prostu. Jest ci tu niewygodnie? Za mało prywatności? Ja nie dojdę po prostu. Nie ma opcji. Myślałam, że mi przejdzie, ale... Nie mogę. Ale co przejdzie? Jesteś chora? Tak, jestem chora, bo dochodzę tylko. Jak myślę o moim byłym. O tym wampirze, co tutaj się dobijał? Dochodzisz tylko przy nim, bo go kochasz? Kocham. Nie kocham. Nie wiem. Chcę zapomnieć, ale nie mogę. Bo dochodzę tylko, jak o nim myślę. No to nie możesz o nim pomyśleć po prostu. Podczas eksperymentu? Nie. Mam dość tego gówna. Będą tematem następnych zajęć. I proszę przeczytać rozdział 17. Co ty taki struty? Będziesz moim świadkiem? Co? Chłopaki, ej! Mario wreszcie klęknął. Nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Stary, myślałem, że nie dźwignę. Cała rodzina na mnie patrzy. I ledwo stałem. Dobrze, że się klęczy. Bo chyba bym się przewrócił. A czego ty się bałeś, durniu? No, że się nie zgodzi. A dlaczego miałaby się nie zgodzić? Po tylu latach? Bo może mnie poznała i... Poczuła, że to nie jest to. A co ty myślisz, że to jest przymus? Ty jesteś jednak głupi, Mario, wiesz? Jesteś zajebisty gość. I każda by na ciebie poleciała. Ja nie chcę każdej. Ja chcę ją. Hej, jado. Konrada jest na końcu korytarza. Cześć, Monia. Konrad u siebie, w konferencyjnej. Hej, cześć, Monia. Cześć, Monia. Cześć, Monia. Tym razem to poważne. Dajcie nam 5 minut. Potem. Dwie wystarczą. Dwie. Przestań. Ale co, myśleć o tobie? No nie ma takiej opcji. Przestań się okłamywać. Nie jesteśmy już razem. I przyszłaś aż tutaj. Żeby mi to powiedzieć? Tak. Wow. Przyszłam, żeby to zakończyć. Raz na zawsze. Zresztą, to ty przeleciałeś. Jakąś gówniarę w kiblu na Ibizie. Więc właściwie ty to zakończyłeś, nie? Przepraszałem cię za to. 1000 razy, Monika. Co ja jeszcze mam zrobić, powiedz mi? Nic. Iść dalej, zapomnieć? Bo ja próbuję iść dalej i zapomnieć. Ale ty mi nie dajesz. Iść dalej? Ty chcesz iść dalej? Prujesz się z jakimiś randomowymi kolesiami na mieście. Żeby zrobić mi na złość, taka jest prawda. Pruję się? To jest moje ciało i moje decyzje. Jak mam ochotę, to się pruję. Robię, co chcę, bo sprawia mi to przezajebistą przyjemność. Nie. Sprawia ci to przyjemność. Bo chcesz zrobić mi na złość. Do ciebie nic nie dociera. Nie. Do ciebie nie dociera. Że cały czas mnie kochasz. Ja ciebie nienawidzę. Kochanie? Mariusz? Ja tylko. Nie, nie musisz się tłumaczyć. To nie tak, jak myślisz. Po prostu o tym zapomnijmy. Ja też za szybko wróciłem do domu i... Ty też masz swoje tajemnice. Co? Oglądasz porno? Chciałem wiedzieć, jak ci sprawić przyjemność. Skąd niby mam to wiedzieć? Zresztą co innego porno, a co innego to? A co to za różnica? Duża. Gdzie idziesz? Do kościoła. Muszę pomyśleć. I jak ten twój eksperyment? Nieudany. Co tu trzeba zrobić? Ty mi powiedz. Co się nie udało, wskaźniki? Żeby wskaźniki dobrze działały. Muszą mieć co wskazywać. A moje koleżanki mają swoje problemy. Nie kumam. Tego orgazmu po prostu. Może trzeba obejść emocje. Jak?
Może trzeba po prostu znaleźć uniwersalny klucz technologiczny na wyzwalanie kobiecej rozkoszy. Klucz uniwersalny? Coś takiego jak kombinerki. Wszystko tym odkręcisz. W kwestii orgazmu to musi być osiągalne. Nie poddawaj się. A umiesz podrobić podpis? Co to jest? Muszę skorzystać z pracowni 3D. O tej porze? Też bym wolała siedzieć w domu i oglądać seriale, ale dyplom nie zaczeka. To upoważnienie. Podpisane przez doktor Krynickiego. To zostaje. Szczęść Boże. Mam problem. Zgrzeszyłam. Żałujesz? Żałuję. Ale nie potrafię rozmawiać z narzeczonym o seksie. Ale seks jest uprawiany? Jest. Z narzeczonym? Znaczy pozamałżeński? Tak, ale ja nie o tym chciałam. Ja nie wiem, jak go poprawić. Myślałam, że to moja wina. Oboje jesteście winni. Pozamałżeńsko to jest. Pomyślałam, że to ja mam problem z osiąganiem przyjemności, ale to raczej chodzi o to, że on mi nie daje tego tak, jak potrzebuje. Rozumie ksiądz? Ja. Więc próbowałam masturbacji. I ja wiem na pewno, że ja mogę. Że mam znacznie większe potrzeby niż on. Nie wiem, co. Co by ksiądz powiedział swojemu partnerowi? Matko, co jest? Przyjedź, błagam. Czemu zawsze dzwonisz? Jak jestem w kościele? A czemu ty zawsze odbierasz w kościele? Przyjedź na uczelnię. Pilne. Dobra, idę. Niezła, co? A co to jest? Nasz klucz do sukcesu. Spory. Żadnych fotografia. Możemy tu być w ogóle? Półoficjalnie. Po co? Wiem, że orgazm to nie jest tylko kwestia fizjologiczna, ale też emocjonalna i psychologiczna. Nie mam czasu na prowadzenie psychoanalizy moich obiektów. Obiektów mojej przyjaźni i współpracy. Dlatego potrzebuję urządzenia pomiarowego. Chcę to zrobić na sucho. Na sucho się nie da. W sensie technologicznym. Tak jak urządzenie do EKG sprawdza, jak bije twoje serce, a nie w jakim nastroju jesteś, kiedy je badasz. A to się tak da z orgazmem? Zaufajcie mi. Jestem inżynierem. Musimy stworzyć idealny miernik orgazmu. To jaki powinien być? Według waszych doświadczeń? 18 cm? Tylko? No więcej to może być już problem. W niektórych pozycjach. Ja na przykład od tyłu wolę krótsze. Paula? Ja? Wolę dłuższe zawsze. Wpisuję 20. 22 dla bezpieczeństwa. Średnica rdzenia? Grubość po prostu. Taki? 4 cm. A jakieś dodatkowe opcje? Grubiej u podstawy, wypustki? Narysujcie. Coś takiego by pomogło. I tu na końcu taki zawijas. Daj to. Ty umiesz rysować w ogóle? Coś takiego chyba, nie? Piękny. Poszło. Może zaraz ruszy. Może nie musi być taki długi. Ani gruby. Dobra, zmieniam parametry. I tak nie masz kogo nim badać. Więc to poroniony pomysł. A ja się przemysłowo brandzlować nie będę. Ja też nie. Poza tym będę się zbierać. Bo Mariusz pomyśli, że go zdradzam. Przydałoby ci się może. A co ty wiesz o związkach w ogóle? Masz rację. Niewiele, a zwłaszcza o tych długich. Przepraszam. Dobra, ja też się zbieram. Wzięłam wszystkie zmiany w barze. Jestem, kurwa, bizneswoman. Kochanie. To nie jest tak, jak wygląda. Ja tylko chciałam spróbować z tym urządzeniem. To, że będziemy małżeństwem, nie znaczy, że nie możemy trochę urozmaicić naszego seksu, a może właśnie po ślubie możemy. Jako małżeństwo wszystko można.
Dlatego spróbowałam z tym dildo. Uwielbiam twojego. Twój. Twoje. Twojego, ale czasami. Małżonka nie pozwala pić mi w domu. Rozumiem. Na odwagę. A co to za wyjątkowa okazja? Każdy dzień z tobą to wyjątkowa okazja. To z okazji tego, że cię kocham. I chciałem cię jakoś zatrzymać na dłużej, żebyś znowu nie uciekła. To przez ten projekt z Natalią. Poza tym muszę się pokazywać w akademiku. Bo jak rodzice wpadną, to żeby mnie portierka rozpoznała. Bo się domyślą jeszcze. Czy coś. A co to za projekt? Takie badania. Relacje. Apka, takie tam. A co to ma wspólnego z chemią? Wszystko, Mariusz. Wszystko. Coś taka smutna? Ciężki dzień. Może mogę jakoś poprawić humor? Typie, nie jesteś w moim typie. Tak. A jaki jest twój typ? Taki. A. To nie. No nie. I jak wrażenia? Działa? Co? Dildo działa? Dildo działa? Nie wiem, to nie dla mnie. Likwidujecie się? Nie. Pakuję rzeczy na targi. Po co? Bo są targi? Myślisz, że ludzie na tych targach chcieliby, no wiesz, użyć takiego specjalnego dildo? Wypróbować? Pewnie wielu z nich tak. A jak ich do tego nakłonić? A po co ich do tego nakłaniać? Muszę jakoś namówić koleżanki do tego, żeby testowały moje dildo. Po co? Prowadzę eksperyment naukowy. Adaś, rusz dupę. Już idę. Jezu, to twoja szefowa? Niestety tak. A ona może tak do ciebie mówić? Może, bo to też moja siostra. A. Byłbym zapomniał. Adam. A, faktycznie. Natalia. To co to za eksperyment? Ja potrzebuję bazy danych na temat tego, jak ludzie dochodzą do orgazmu. Jak William Masters? No. Kto? To on w laboratorium badał fizjologię ludzkich reakcji seksualnych na żywych egzemplarzach. Że się tak wyrażę. I ludzie tak po prostu do niego przychodzili? No. Jakoś ich przekonał, ale jak? Miał laboratorium. Jakieś przystępne warunki. Chyba nawet ich nagrywał podczas. Podczas. No wiesz czego? Co jest? Tutaj się da parawan. Albo jakąś taką miłą zasłonkę. Tutaj kotarka. Po podłodze pociągnie się kable. Co? Mam genialny pomysł. Boże, znowu? Wiem, jak pozyskać więcej rekordów. I zoptymalizować metodę próbkowania. Niezbędną do wygenerowania zasobów. Do analizy przez nasz algorytm. A możesz po polsku? Założymy laboratorium masturbacji. Czyli masturbatorium. I będziemy je udostępniać studentkom. Do wiesz czego? W zamian za dane na temat ich. Wiesz czego? Pomyślę, bo możemy mieć z tego powodu jakieś kłopoty. No co ty? Żadnych kłopotów. Kopulacja. Nie przestawaj, nie przestawaj, nie przestawaj, nie przestawaj. Kopulacja. Ty będziesz patrzeć. Jak robię sobie dobrze. Ja chcę patrzeć na ciebie. Napisy: Krzysztof Kowalczyk.